Cześć kochani, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku na... Chciałam powiedzieć naszym kanale, zawsze jak nagrywam z Dawidem, to chcę powiedzieć naszym kanale, na moim kanale. Ale dzisiaj nagrywamy wspólnie i nagrywamy kalendarz ze słodyczami. Jest to kalendarz marki Cadbury i my ostatnio już właśnie otwieraliśmy kalendarz tej marki, ale on był taki, jak on wyglądał, ja już nie pamiętam, tyle tego nagrałam, tych kalendarzy, że nie pamiętam jak on wyglądał, on był płaski. No. Dobra, już sobie przypominam. Był taki płaski, gdzieś tutaj go wam podlinkujemy. No i ten wygląda dużo lepiej, bo jest jakby w kształcie takiej jakby wieży. I on ogólnie kosztował 8 funtów, czyli około 40 zł. Nie jest to mało. 40 zł to dość sporo. Jak na 24 cukierki, bo chyba tyle tutaj ich będzie. Ale zobaczymy, co będzie w środku. Może będą jakieś fajne rzeczy. Jakieś słodycze, których jeszcze nie znamy. No i mam nadzieję, że ta zawartość będzie się różniła od tego poprzedniego kalendarza. To co? Otwieramy? Tak. To teraz ty powiedz to, co zawsze mówisz, że ja za długo mówię. Jeśli film wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli nie, to nie. No i zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak, a jeśli wam się nie spodoba, to zostawcie łapkę w dół i napiszcie, dlaczego wam się nie spodoba. Co mamy poprawić? Tak. O, no nie? Tak. Będziemy wiedzieli. Dobra. To co, przechodzimy do otwierania kalendarza. Tutaj jeszcze zostawiam wam nazwę mojego Instagrama, a w opisie link. Dobra, no to szukamy numerku pierwszego. Dobra, ja szukam już. Ja już widzę, wiesz? Ja widzę jedynkę tutaj. To ja będę otwierać jak zawsze. No, to tak do kamery, żeby było widać. Ja potem będę robić zbliżenia, jak będę montować. Możesz sam otworzyć, chyba się będzie łatwo otwierało. A może ty tym razem? No dobra. Ten się nie otwiera. O, tu jest coś, czego nie znam. Coś dużego, no to dobrze. Wiesz co, zaraz wyjmę i pokażę wszystkim i tobie też. Curly Wurly? Coś takiego. Nie wiem, czy tak to się nazywa. O. To będzie pewnie... Chodź, otworzymy, zobaczymy co to jest, bo ja nie mam pojęcia. I tutaj... A, tutaj są jeszcze takie jakieś zagadki. What color is monkey painting the guitar? Czekaj, kolor jest małpa grająca na gitarze? Nie, ale to jest no, małpa. No, jakiego koloru jest małpa grająca na gitarze? Brązowego. I tutaj chyba wtedy się szuka? Tu jest małpa. Tu widziałam małpę. Aha, nie grająca, to jest napisane. Nie playing, painting. Dobra, zielona, rzeczywiście. Nie grająca, tylko malująca. Dobra. Czyli to będą ciągle takie zagadki? No chyba będą takie zagadki. Ale sobie posmakujmy sobie ten. A to jest czekolada taka zwykła. Pokaż jak to wygląda. Dziurę. Coś takiego. Nie, to nie jest zwykła czekolada. To jest jakby taka czekolada z takim toffee, jakie jest w Twixie. Bardzo dobra. Ja to uwielbiam. Dobra, tylko nie jedz za dużo, bo wiesz, tu otwieramy cały, żeby cię nie zemdliło. Później będziesz jadł, jak nagramy. No już nieraz tak mieliśmy, że nagrywaliśmy jakiś filmik z jedzeniem i już pod koniec tak, nie? Jak nagrywaliśmy testy słodyczy. Otwieramy numer 2. Chcesz otworzyć? Tu. Dobrze, to na zmianę będziemy. No dobra. I to jest to samo? To samo? Łe, już od razu to samo. No dobra. Co tam jest napisane? Another successful year in the Advent Workshop. Merry Christmas. No tu nie ma żadnego zadania, dobra. Trzymaj. Ten kalendarz jest ogólnie bardzo fajny, jeżeli chcecie go sobie gdzieś postawić. A trójeczka chyba otwiera się tak jak takie okno dwustronne. I cóż tam jest w środku, bo ja nie widzę. Coś tutaj jest napisane. Zaraz przeczytam. What's the most popular gift color in the workshop? A, i tutaj chyba teraz trzeba szukać, to znaczy jaki jest najbardziej popularny kolor prezentu tutaj w tym warsztacie. I chyba trzeba zobaczyć, jakie są kolory prezentów. No także fajnie, fajnie. Będziemy tych wszystkich, no otwórz, pokaż Dawid, co tutaj mamy. Chyba zielony. Otwórz, zaraz sobie zobaczymy, jak to smakuje. Nie będziemy tych wszystkich zagadek czytać i tutaj ich rozwiązywać, bo wtedy ten filmik trwałby strasznie długo. Ale popróbujemy sobie te słodycze. No gryza weź. O, to jest coś takiego samego. Tylko inaczej smakuje?
Smakuj to. Takie coś mi smakuje, bo to jest bardzo podobne. Nie będę już teraz mieszać, wiesz? Ale ja właśnie takie rzeczy lubię. Bo uwielbiam Twixa, a ta masa jest taka właśnie jak z Twixa. Czwórka jest tutaj. Takie okienko, otwórz. Ale tak ciężko mi wyszukiwać tych, i Dawidowi też, ciężko nam szukać tych cyferek. No. Tak dużo wszystkiego tutaj jest na tym kalendarzu i te cyferki giną. Znowu to samo? Taki sam co przed chwilą, pokaż. Taki, no dobra. No to lecimy od razu dalej i piąteczka. Jakoś tak dziwnie to się na razie... O, już szósteczkę mam. Jakoś to nie zapomnij, gdzie jest szóstka, bo zaraz będziemy szukać znowu. Dobra. Jakoś tak dziwnie się układa, że masz tutaj pod dwa razy pod rząd te same słodycze. O, to jest najpierw, on nam smakował. Pamiętasz? On był w poprzednim kalendarzu i bardzo nam smakował. A tu jest coś dziwnego. Can you find the unicorn? Czy możesz znaleźć jednorożca? I on jest tutaj. O, tutaj też jest. No, takie zagadki. To jest fajne, że są takie zagadki. A ja się dziwiłam, dlaczego on jest taki drogi. No bo 40 zł za taki kalendarz to jest dużo. Dobra, tu jest szóstka. No, tu jeszcze są te zagadki. On ogólnie jest taki fajny. No, jeden z takich lepszych. Znowu to samo. Znowu ta sama czekoladka. Ale to dobrze, bo one są dobre. No to niech będzie ich dużo. Gorzej jakby jakieś tutaj takie niedobre były. Siódemka. O, znowu ten sam, który był... przed ostatnim okienku, które otwieraliśmy. Już tak szybko pokażę, a ty odłóż. Otwieramy ósemkę. Ja mogę powiedzieć, że już mogę go polecić, ale znowu jest to samo. No dobra, ale to nic. Ale to nic, bo to wszystko jest dobre. I tutaj jest. To wszystko jest dobre, więc jak na razie polecam. Dobra, trzymaj. Tutaj znowu mamy jakąś zagadkę. Who's wearing the special golden shoes? Kto nosi specjalne złote buty? Ale dobra, nie będziemy, nie rozwiązujemy tych zagadek, bo może ktoś sobie taki kupi kalendarz i co? I tak mam. No i będzie, i będzie tak miał zepsutą niespodziankę. Masz tą dziewiątkę? Nie. Ja tu nie potrafię szukać. Tu mi się wszystko zlewa, oczopląsu zostaje. To pierwszy znajdzie. Dobra, mam. Tutaj. Tutaj jest dziewiątka. Chcesz otworzyć? Takie dość duże okienko. Ciekawe, co będzie w środku. O, to są takie czekoladki chyba. I instrukcja. I coś jeszcze. Wow. O, są też naklejki. No nieźle, dobra. To jest taki baton z małpą. To jest baton czy takie malutkie? Coś takiego jak... Otwórz, otwórz, to są takie małe czekoladki. Mam otworzyć? To jest coś takiego jak te gwiazdki takie mleczne, jak one się nazywają? O, takie guziczki to są. A tu mamy naklejki. U, nie, tylko jedna. Ale mnie zrobili w bambuko. Słuchajcie, to jest tylko jedna naklejka. Była w takiej folii dość gruba, a tutaj po prostu pod nią była tekturka. Ja myślałam, że tu będzie więcej tych naklejek. Dobra, trzymaj. A, bo tu jest napisane, że tutaj są ukryte naklejki. No to może coś jeszcze, skoro naklejki jest liczba mnoga, to będzie coś jeszcze. Szukamy dziesiątki. Dobra, dziesiątka jest tutaj. I tym razem ja otwieram, tak? Dairy Milk. Dobra, no to jest taka zwykła czekoladka. Ją też mieliśmy w tym poprzednim kalendarzu, to ja nie chcę jej próbować. Can you find Santa's missing key? Czy możesz znaleźć zaginiony klucz świętego Mikołaja? Jedenastka jest tu. Otwieraj. O, i tutaj znowu to samo. Nie lubię tego kalendarza. Ale to było dobre. Numerek 12 taki dosyć duży. Otworzysz? No. Takie podwójne okienko. O, jakaś żaba. Żaba. O, to taka żaba. Pokaż, to będzie taka czekoladowa żaba. Tak, to będzie. Harry'ego Pottera. Ja już tutaj mocam. To będzie chyba taka zwykła czekoladowa żaba. Ona nie jest Harry'ego Pottera. Trzymaj. No, ale podobna pewnie. Ja bym chciała jeszcze jakieś naklejki. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. To była naklejka? Nie, nie była, bo ja już zaglądałam i patrzyłam, czy jest naklejka. Trzeba helikopter mieć. Słuchaj, musimy jakoś tak patrzeć z dwóch stron. Szukamy teraz trzynastki. Tu nie ma. Oj, trzynastka jest tutaj. Zobaczcie, tak się zakamuflowała. No nie. Jest nie dziwi. No zobacz tutaj. Nie. Bardzo ciężko znaleźć. Nie. Ale jest takie dosyć duże okienko, więc może to będą... Nie, ono jest małe. Przez takie duże. O nie. A, i znowu to samo. Dobra, to już było. Ja jakby znalazłem to. Co znalazłeś? No to. Aha, tutaj to jest. Ale już nie mówimy tych pytań. I czternastka. O, czternastka dosyć szybko tutaj jest. A no. Znowu to samo!
znowu to samo, ale to nic, bo ja bardzo lubię akurat te cukierki trzymać. Czekoladki w sumie. Zaraz będę je sobie jeść. Potem się podzielimy porówno, nie? 15. 15 jest tutaj, to może ty ją otwórz, bo taka duża, tutaj pewnie będzie coś fajnego w środku. W drugą stronę, tu się otwiera. O, znowu to samo. Ale to nic, bo to jest dobre. Nie ma naklejek? Nie ma. No dobra. Pokaż do kamery, a ja już szukam 16. Ja wziąłem 17. To pamiętaj, gdzie była, bo za chwilę znowu będziemy szukać. O, 16. Tu jest. Dobra, okej. Okay. 16 jest tutaj, duże okienko. Kolejna żaba. To będziesz mógł dać Bartkowi jedną. O, naklejka, są naklejki. Jest bałwanek? Bałwanek. Super. Daj, wyjmę, ja mam paznokcie. Dobra. Jest bałwanek taki, tutaj. Oto. O, żaba i bałwanek. Pokaż tak, żeby lampa nie świeciła, wiesz? Musisz tak troszkę na bok. Jest taki mały, czy tak słabo go widać? Aha, jest taki malutki. Chyba mi słoja nie pokazaliśmy. Dobra, pokazaliśmy, ja pokazywałam. No i tutaj nie wiem, po co też jest ta tekturka z tyłu i to tak się wydaje, jakby nie wiadomo, ile tych naklejek było. Nie wiem, po co dawali do folii te naklejki. Dobra, teraz 17. O, i ten już był, i to jest ten taki, który ja lubię najmniej. No bo to jest taka zwykła mleczna czekoladka. No, ja akurat tak za taką mleczną nie przepadam, ale chyba, że jest z czymś. 18. Obstawiasz, że jeszcze więcej naklejek będzie, czy już nie? O. Obstawiam, że będzie. Znowu to samo. Masz 19? Już na początku znalazłem, chyba przed jedynką, no. Znowu to samo. O nie, ja nie lubię, jak tak wkładają jeden po drugim to samo. A 20. Aż mnie po prostu chyba głowa rozboli od tego kalendarza. Tak mi ciężko tutaj znaleźć cokolwiek. 20 jest tutaj. Czy tu znowu będzie żaba? Bo to jest chyba kształt to taki... będzie żaba. Będzie? To będzie żaba. Nie, to będzie długie. No to żaba taka była. Tajemnicze słodkości odwrócone tyłem. I co to będzie, co to będzie? O, to znowu to. Ale dużo tego, które to już z kolei. Ale to nic, bo jest dobre. Ja nie mam dowodu, że myślałem o tym. A jaki lekki się zrobił? Niby tak mało tych cukierków w środku, ale jednak trochę ważył. Numer 21, chcesz otworzyć? Znowu ten mleczny. To jest taki? 22. Mam nadzieję, że to nie będzie ten mleczny, bo jest takie samo okienko. Nie, dobra, to jest inny. On już był. Dać jakieś mały wytrzymał. Ale jest dobry, także fajnie. Mi bardzo ten smakował. No, powiem ci, że zostały już tylko dwa. 23 i raczej nie zapowiada się, że będą tu jeszcze naklejki. O, jest żaba. Będzie naklejka? Mówiłam. Jest. A ja już myślałam, że nie będzie. Pokaż żabę, a ja pokażę naklejkę. O, nigdy chyba naklejka jest z prezentami. Jeśli jak nagrywaliśmy kalendarze, to nigdy na raz dwóch rzeczy nie pokazaliśmy. No nie, bo nie było zazwyczaj, nie? No. A, 24, ostatnia. No to już otwieraj tą ostatnią. Będzie jeszcze jedna żaba. Jest, rzeczywiście. I tutaj jest choinka na 24, dobra. To co? Co ogólnie sądzisz? Przejdziemy sobie do podsumowania. Trochę tych słodyczy. Trochę ich tu mamy. Chodź, pokażemy. Sporo tego się tu nazbierało. Kalendarz sam w sobie jest bardzo ładny. Może być postawiony gdzieś na komodzie albo nie wiem, w kuchni na stole nawet i może sobie stać i może się codziennie otwierać po jednym okienku, także wydaje mi się, że jest całkiem fajny. Tylko uważajcie, żeby nie podrzeć, bo nie będzie na długo taki ładny. Dobra, te otwarte to już to otwarte zostawimy, bo zaraz się przykleimy. A jeżeli chodzi o słodycze, pokaż Dawid, to zobaczcie. Weź Dawid te do ręki i pokażemy tak, że jest tego bardzo dużo. O. Czekaj, ja muszę potekać. Dużo słodyczy tutaj było. To znaczy, no 24 okienka, ale tak ogólnie objętościowo, no to całkiem sporo. Także, no ja na pewno polecam. Ja też. No, bardzo fajny. Jak na mój gust, super. No i w sumie no pewnie te, mi pewnie te żaby też nie będą smakowały, ale reszta oprócz tych takich mlecznych, zwykłych cukierków, czekoladek, jak najbardziej na plus. Także tak. Ja polecam bardzo serdecznie. No i tyle. Zostawcie łapkę w górę albo w dół. Tak. I subskrypcję z dzwoneczkiem. Czy może tak nie mówmy o tych w dół, bo tak dużo nam zostanie. Nie, chyba nie. Mówmy. Mówmy, nie? A to jest niekulturalne, tak nie mówić o takich... Ale mówimy. To mówimy. Tak, mówimy, ale nie... Każdy ma wolny wybór. To. Dobrze, dobrze. Bądźmy kulturalni. Także...
Także dziękujemy Wam serdecznie za to, że obejrzeliście filmik i zapraszamy Was na kolejny. Piszcie w komentarzach, jakie kolejne kalendarze chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Ja już widziałam dzisiaj właśnie, że coś tam było nowego, ale nie będziemy jeszcze zdradzać. Także widzimy się na kanale już niedługo. Pa! Pa, pa! Jeśli lubicie Jerzy, zostawcie łapkę w górę. Jerzy? Skąd to Ci się wzięło? No bo lubię Jerzy, no. A ja też. Okej. Okay.